Witamy wszystkich i zapraszamy na specjalne wydanie naszych szkolnych wiadomości. Ale ziom, i to w pierwszy dzień wiosny? Uwaga! Będziesz na wizji za 5, 4, 3, 2, 1, teraz! Jest 21 marca, imieniny Benedykta i Lubomira. Nadal zimno, pogoda zmienna. Zapraszam na specjalny serwis informacyjny Wiosenne Przesilenie. Tylko dzisiaj i tylko w naszej telewizji będziemy relacjonować dla Państwa przebieg obchodów Święta Wiosny Wysokiej. Wciąż oczekujemy na nadejście wiosny. Nie mamy na razie informacji o tym, co ją zatrzymało. Ale mogę Państwu zapewnić, że jak tylko się pojawi, pokażemy to Państwu na ekranie. Chwileczkę. Właśnie otrzymaliśmy wiadomość z gimnazjum z Wysokiej. Proszę Państwa, niejaki Alojzy Pierwiosnek, uczeń klasy trzeciej, uciekł kilka godzin temu ze szkoły. Uwaga, Alojzy to uczeń groźny i uzbrojony. Jeśli ktokolwiek widział pierwiosnka lub wie cokolwiek o miejscu jego pobytu, proszony jest o natychmiastowy kontakt z gronem pedagogicznym Wysokiej. Halo? Halo? Czy to prawda, że poszukujecie pierwiosnka Alojzego? Tak, to prawda. Ja wiem, gdzie on jest. On wcale nie poszedł na wagary. Wręcz przeciwnie. Wyrusza do Częstochowy, na pielgrzymkę. Łączy z pielgrzymami. Pod szkołą jest nasz specjalny wysłannik, który przygląda się przygotowaniom pielgrzymów do tej szczególnej wycieczki. To są uczniowie, którzy chcą przeprosić i odpokutować. Halo, halo, słyszysz nas? Halo, halo, tak, słyszę was dobrze. Oto przede mną delegacja uczniów, ubrani w szaty pokutne, piją się w piersi, wyruszają na pielgrzymkę, aby odpokutować winę swoje, ale i innych uczniów, od których dostali zlecenia. Przepraszam, czy moglibyście nam wyjaśnić, za co pokutujecie? Sami czasem nie wiemy, skąd nam to się bierze. Jakiś duch w nas widocznie niezbyt mądry działa. Ale dzisiaj potępiamy szczerze i Agnieszkę, Małgosię, i Bartka, i Leszka, i Artura, co w pracowni zbił tę szklaną kulę, i Maćka, co przed rzeźnią, i wszystkich w ogóle. Zbyt wiele znanych sprawek uszło nam na sucho. Nie jedna do rodziców nie dotarła skarga. Więc dzisiaj swoje nadstawiamy ucho. Niech każdy nauczyciel ile chce je targa. Nasze uszy czekają, proszę targać śmiało. Nawet godzinę całą i tak będzie mało. Powodzenia kochani i wytrwałości. A ja oddaję głos do studia. Godne podziwu. Szkoda tylko, że na 260 uczniów naszej szkoły na taką pokutę zdecydowało się zaledwie kilku. Ale dobre i to.
A nauczyciele na pewno to docenią i wybaczą. A swoją drogą nie jest łatwo być nauczycielem w tych czasach, nie sądzisz? Czemu? To fajny zawód. A zresztą posłuchaj, co na ten temat sądzą uczniowie. Przeprowadziliśmy wśród nich sondę na temat zawodu nauczyciela. Jestem na korytarzu i za chwilę zapytam kilku z nich, czy chcieliby w przyszłości zostać nauczycielami. Przepraszam, czy chciałbyś w przyszłości zostać nauczycielem? Ta jasne, bo bardzo lubię pisać kredą po tablicy. A czy ty chciałbyś zostać w przyszłości nauczycielem? Tak, dalej miałbym 2 miesiące wakacji. Przepraszam, a czy ty chciałabyś zostać w przyszłości nauczycielem? Nie, nie chcę przez całe życie chodzić do szkoły. A czy ty chciałabyś zostać w przyszłości nauczycielem? Nie, bo musiałbym uczyć takich uczniów jak ja i moi koledzy. Śniło mi się wieczorem, wiecie. We śnie jest tak czasem, że byłem profesorem i że uczyłem naszą klasę. Zadrżałem. Jak dam sobie radę z tym, za przeproszeniem wyjącym stadem? Krzyknąłem cisza, ale nikt mnie nie słyszał. Stchórzyłem, co tu gadać wiele. Nawet schowałem się u szatni wołając. Byłem nauczycielem pierwszy raz i ostatni. Hej ludzie, właśnie dostałem maila, że idzie do nas nasza wychowawczyni. Dobry.